Romantyzm był prawie wszędzie na świecie zrywem i sprzeciwem przeciwko zniewoleniu i formą protestu przeciwko czemuś. Różniła się jednak znacząco skala i zakres tego zniewolenia, przeciwko któremu protestowały jakieś konkretne społeczeństwa. Bo o ile nowożytni Belgowie protestowali na przykład przeciwko zwiększeniu podatku od czekolady, o tyle nasi rodacy w romantyzmie sprzeciwiali się na przykład byciu zabijanym i tępionym w trakcie zaborów, albo przeciwko brania udziału w zorganizowanym przez cara Aleksandra Minecrafcie na Uralu. Romantyzm w naszym kraju należy z powodów historycznych rozpatrywać całkowicie z perspektywy narodu, który nie miał państwa i w każdym możliwym momencie wyraża swoją tęsknotę i żal spowodowany właśnie tym faktem. Polska góra! Jeśli wszystkie dotychczasowe lata swojej edukacji spędziłeś albo spędziłaś pod kamieniem, albo miałeś czy miałaś złamane biodro z przemieszczeniem i ominęła ci historia Polski z XVIII i XIX wieku, to króciutkie przypomnienia. Po upadku państwa polskiego w 1795 roku nasz kraj został podzielony przez trzy państwa, które podały naszemu społeczeństwu pomocną dłoń i stworzyły trzy obszary wyzysku i zniewolenia znane jako trzy zabory czy rozbiory. Rozbierali nas Austriacy, Prusacy i Rosjanie, którzy chociaż nie zgadzali się w prawie żadnej innej kwestii, zgodzili się co do tego, że mapa Europy wygląda dużo ładniej bez Polski. Podział naszego państwa spowodował falę emigracji na zachód, ale to w sumie najmniej poważna konsekwencja dla naszego narodu, bo zabory to czas rozpaczliwej walki z prześladowaniami i obrona tych resztek niepodległości, które tliły się w narodzie, tak jak nadzieja licealisty na zdanie sprawdzianu z Krzyżaków po obejrzeniu filmu. Kiedy w 1822 roku Adam Mickiewicz wyda swoje ballady i romanse, mamy jako naród tyle wspólnego z podmiotowością prawną, co twój młodszy brat, który uważa, że sprzedawanie kasztanów przed blokiem to jest prowadzenie firmy. W czasach, gdy w innych częściach Europy mieszczanie śledzą rozterki miłosne młodego Wertera, albo zachwycają się super ciekawymi poematami opowiadającymi o fascynującym życiu leśnych skrzatów z dala od miejskiego zgiełku i rozwijającego się przemysłu, w Polsce rośnie pokolenie pełne nienawiści do zaborców i chętne do walki o swój kraj, którego nie ma. Polskie matki, bo ojcowie w XIX wieku albo przebywali na emigracji na zachodzie, albo spędzali miło czas na dalekim Uralu, wychowały swoje dzieci w taki sposób, by na widok zaborcy zamieniały się one w krwiożercze trolle zombie. Chociaż nie da się powiedzieć jednoznacznie, że zrywy patriotyczne, takie jak powstanie listopadowe czy styczniowe, są spowodowane twórczością polskich romantyków, to wszystkie te elementy składają się razem na bardzo podatny na tym polskim gruncie ekosystem, w którym rozwija się i urasta do wagi legendy twórczość naszych romantycznych artystów. Jaka jest więc podstawowa różnica pomiędzy romantyzmem europejskim a naszym wydaniem tej wspaniałej, niepowtarzalnej, jedynej w swoim rodzaju bezsensownej epoki? Na naszym krajowym podwórku będziemy mieć dużo więcej cierpienia i poświęcenia dla narodu, a zdecydowanie mniej bezsilności wynikającej po prostu z otoczenia zewnętrznego, czy może bardziej z jakichś takich rozterek psychicznych na tle na przykład miłosnym. Chociaż oczywiście i takie wątki się pojawią. Tym, co zdaniem podręczników wyróżnia polski romantyzm, jest przede wszystkim wyraźnie widoczny, tak jak pot na czole ucznia w trakcie omawiania lalki, mesjanizm. Mesjanizm to taka idea, która zrodziła się gdzieś pomiędzy nauką historii a filozofii, czyli jest to idea historiozoficzna, która według większości opracowań na temat romantyzmu jest zjawiskiem ograniczonym geograficznie praktycznie jedynie do ojczyzny Małysza i Fame MMA. W myśl tej idei Polska ma do spełnienia szczególną misję w dziejach świata, co samo w sobie nie jest jakieś szczególnie dziwne, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, czy większość narodów myśli o sobie, że są w jakiś sposób wyjątkowe. Polski geniusz, albo w sumie właśnie kretynizm, polega na tym, że romantyczni twórcy założyli, że najważniejszym celem i rolą dziejową naszego kraju jest śmierć w męczarniach. Serio. Jak twierdzą przede wszystkim pisarze romantyczni, odwołując się do biblijnego Mesjasza, tak samo jak Chrystus wziął na siebie grzechy ludzkości i umarł w mękach na krzyżu dla ich odkupienia, tak samo Polska ma wziąć na siebie grzechy innych narodów i również dla ich właśnie odkupienia cierpieć męki, nie kwestionując tych wszystkich niesprawiedliwości, które ją spotkały i spotykają na bieżąco, a zamiast tego celebrować je i odnaleźć głębokie znaczenie we wszystkich tych wydarzeniach, tych klęskach, zaborach i tak dalej. Mógłbym postawić w tym miejscu kropkę i przejść dalej, ale czuję z jakiegoś powodu, że postawienie kropki tam, gdzie robią to nauczycielki z uśmiechem na ustach, przedstawiając ci kolejne nie mające żadnego sensu zagadnienie, jest tak po prostu po ludzku nie okej. No więc dla kontekstu. Mesjanizm jako idea filozoficzna narodziła się pierwotnie, no tu bez zaskoczeń, w ramach religii Izraela i sprowadza się do nadziei odnoszącej się do końca świata, a raczej do końca wieku, końca jakiegoś rozdziału w dziejach świata.
Może tak to najłatwiej zrozumieć. Mesjaniści, tacy OG mesjaniści, wierzą, że będzie jakaś nowa epoka, która nadejdzie i nagrodzi wszystkich, którzy cierpią w trakcie tej wcześniejszej epoki. Da im wolność polityczną, równość, doskonałość moralną i tak jak informacja o odwołaniu sprawdzianu z lalki, da ludziom każde możliwe ziemskie szczęście. Raj na ziemi w nagrodę za cierpienie. Z tym mesjanizmem romantycznym w Polsce jest jednak taki tyci problem, że przekaz urywa się w tej pierwszej części, to znaczy romantycy polscy mówią, że cierpimy, albo w sumie wy cierpicie i cieszcie się i nie przejmujcie się, że cierpicie. Tutaj dosłownie przekaz się urywa, a główny propagator tej idei mesjanizmu, czyli Adam Mickiewicz, wjeżdża do tunelu i już nie słychać, co mówi, a jedyny przekaz, jaki trafia, to pochwała dla cierpienia i właśnie los bohaterów takich wybitnych książek, jak na przykład Dziady, poświęcających się w imię tylko oni sami wiedzą czego, tak na koniec dnia. Do it! Jeśli na dźwięk tego hasła, mesjanizm, drga ci lekko powieka albo instynktownie zasłaniasz się wskutek traumy po omawianiu Dziadów, to znasz też pewnie często omawiany razem z tym pojęciem drugi element pakietu romantycznego, jakim jest winkelrydyzm. To kolejna idea historiozoficzna, którą trochę dla przeciwwagi czy w ramach takiej dyskusji z Mickiewiczem sformułował inny geniusz epoki, Kordian, w swoim dziele pod tytułem Juliusz Słowacki. No tak było. Nie zmyślam. W słynnym monologu prowadzonym przez Kordiana w dziele pod tytułem Kordian na Mont Blanc porównuje on dzieje ojczyzny wykopków do losów szwajcarskiego bohatera narodowego imieniem właśnie Winkelried, albo w sumie nazwiskiem. Ten Winkelried to taki rycerz, który przebija się włócznią wroga, czyniąc tym samym, czy zyskując czas, albo robiąc przejście swoim własnym żołnierzom, którzy mogą dzięki temu uciec i żyć długo i szczęśliwie, tak jak cała Szwajcaria żyje do dzisiaj. Historia Winkelrieda uczy nas, a raczej Kordian uczy nas za pomocą tej historii, że Szwajcarzy to taki naród, którzy jak widzą typa, który dobrowolnie przybija się włócznią, to motywują się do walki i razem z nim walczą o wolność jego kraju, zamiast zrobić cokolwiek, co ma sens, i Juliusz Słowacki próbuje do tego samego namówić, no właśnie, Polaków. Słowacki mówi, że Polska cierpiąc w walce o niepodległość czy wolność będzie przykładem dla innych narodów, które będą walczyć o swoją wolność, a najlepiej później też o wolność Polski razem z Polakami. Nie zmyślam. Jak widać gołym okiem, ani mesjanizm, ani winkelrydyzm nie są żadnym realnym rozwiązaniem problemów, które Polskę spotykają, ale pojawiają się w reakcji na te problemy po to, żeby uzasadnić, dlaczego dzieje się tak źle, jak się faktycznie dzieje. Tym sposobem, omawiając właśnie te dwa nurty, w sumie liznęliśmy twórczość prawdopodobnie dwóch największych twórców epoki, no i dwóch wieszczów narodowych, czyli Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Nieważne, czy w trakcie liceum będziesz w szkole na każdej lekcji w każdym roku, czy przyjdziesz do niej tylko raz i to do dyrekcji po to, żeby wypisać się ze szkoły, bo zakładasz z kolegami startup technologiczny, to i tak gwarantuję ci, że trafisz na omawianie Dziadów albo Kordiana. Dzieła te odcisnęły takie piętno na naszym społeczeństwie i na naszej kulturze, jak Jake Paul albo Mr. Beast na polskiej scenie YouTube'a, albo krajowa scena rapu na nastolatkach. Ani jednego, ani drugiego dzieła nie będę jednak oczywiście ze szczegółami omawiał w tym materiale, bo zająłby on tyle co ekranizacja Ogniem i Mieczem, a skrótów, analiz, komentarzy i streszczeń tych lektur jest w internecie naprawdę dużo. Także nie mając w ogóle kontaktu z tymi lekturami, możemy sobie wybierać, czy chcemy iść dalej w życie, nie wiedząc na temat twórczości zupełnie nic, poza jakimiś hasłami typu cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, czy też chcemy wchodzić w dorosłe życie, wiedząc w którym roku Adam Mickiewicz pierwszy raz pomyślał o wydaniu czwartej części Dziadów, i co jadł wtedy akurat na śniadanie, bo takie opracowanie na pewno istnieje. Do tej dwójki wybitnych wieszczy narodowych i reprezentantów Polski w literaturze dodajmy trzeciego wybitnego gościa, czyli Zygmunta Krasińskiego. Z tej trójki to zdecydowanie mój osobiście ulubiony pisarz, co nie ma w sumie żadnego znaczenia, ale no jak coś to ja jestem team Krasiński. Jego interpretacja opłakanej rzeczywistości narodu, którego losy śledził z emigracji, widoczna jest w takich utworach jak Nieboska komedia. Zawarł w tym dziele pogląd filozoficzny, w myśl którego wszystko, co dzieje się na świecie, albo przynajmniej wszystko w takim wymiarze historycznym, z braku lepszego słowa, jest wynikiem starannego planu, ułożonego już wcześniej przez Boga. Prowidencjalizm, bo tak nazywa się to założenie, jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, że odsuwa odpowiedzialność za szkody i cierpienie narodu od tego narodu, prawda? No bo skoro coś zostało już ci
przypisane jako twój los, no to nieważne co byś zrobił czy zrobiła, no tak miało być. Wszystkie wydarzenia są po prostu kolejnym etapem w wypełnianiu się z góry założonego planu. Filozofia tego artysty to tak naprawdę stoicyzm i jeśli ubierzemy go w koszulę reprezentacji Polski, włożymy w sam środek rewolucji społecznej, no i wyślemy go na emigrację. I tak, czy tego chcesz czy nie, znasz już trzech wybitnych literatów, określanych także mianem trzech polskich wieszczów narodowych, czy po prostu trzech wieszczów. Powstanie w ogóle takiego sformułowania jak wieszcz narodowy, czyli poeta czy literat żywo zaangażowany w losy narodu, patriota zagrzewający Polaków do walki, jest bezpośrednio powiązane z inną cechą romantyzmu, jakim jest nastawienie na indywidualizm. Mówiłem trochę o tym w odcinku o romantyzmie europejskim. Jeśli nie widziałeś czy nie widziałaś tego odcinka, gorąco ci go polecam. A my idziemy dalej. Jak zatweetowałby pewnie Mickiewicz, gdyby tylko miał taką możliwość? W byciu wieszczem nie chodzi o pisanie, w byciu wieszczem chodzi o bycie. A jak już jesteśmy przy wieszczach, to krótka notka o autorze, na temat którego krąży podobna liczba teorii spiskowych, co na temat przeznaczenia strefy 51 w Stanach Zjednoczonych. Chodzi oczywiście o Cypriana Kamila Norwida, który również jest super ważnym pisarzem romantycznym, który zostawił nam takie utwory jak Bema pamięci żałotny Rapsod albo Coś ty Atenom zrobił Sokratesie. Oba utwory naprawdę spoko. Polecam w imieniu kanału Puchacz i w imieniu kanału Puchacz zachęcam zapoznanie się z różnymi teoriami na temat tego, dlaczego oficjalnie Cyprian Kamil Norwid nie jest wieszczem narodowym, tylko jest po prostu ważnym wieszczem jakimś, ale nie narodowym. W sensie jest ewidentnie obok tych trzech najważniejszych osób, a w sumie wcale nie zrobił jakoś dużo mniej. Polski romantyzm jest niemal w 100% zdominowany przez literaturę, a każdy z tych głównych literatów był niezwykle płodny, spędzając większość czasu na emigracji, tworząc dzieło za dziełem. Weźmy takiego Adama Mickiewicza, czyli skrajny przykład, okej, okay, ale jednak, no, ten gość dał nam trzy luźno powiązane ze sobą części dziadów, z których każda jest traktowana przez literaturoznawców jako jakiś mini cud świata, czy, nie wiem, przelot komety 10 metrów od twojego domu. Więc mamy całą historię Konrada Wallenroda, do tego sonety krymskie pisane prozą Księgi Narodu Polskiego i 1 500 718 innych liryków, które po prostu trzeba znać, albo dostajesz ekskomunikę na języku polskim, albo ci w ogóle anulują też obywatelstwo. A, no i też ten sam artysta daje nam Pana Tadeusza, czyli epopeję narodową, która jest tak złożona i pełna wątków, że przeczytanie jej streszczenia daje ci podobne pojęcie o tym, co działo się w książce, co wbiegnięcie głową w maczugę Herkulesa na temat historii płyt tektonicznych. Na koniec tej epoki trzeba przyznać, że romantyzm w polskim wydaniu to jest i była i pewnie zawsze będzie w ramach polskiej podstawy programowej naprawdę solidna marka. Dość monotematyczna, przynajmniej tak jak ją omawiamy, ale naprawdę solidna. Byliśmy w sytuacji tak tragicznej jako naród, że sam fakt, że mamy z tego okresu jakąś literaturę i pamiątkę w postaci naprawdę konkretnej porcji dzieł kultury, jest osiągnięciem. I pewnie nasza sytuacja geopolityczna czy społeczna jest odpowiedzią na pytanie, które zadałem w odcinku o romantyzmie europejskim, to znaczy, dlaczego tak bardzo mocno w systemie edukacji stawiamy na ten romantyzm krajowy? Dlatego, że działo się z naszym krajem naprawdę źle, a dzieła, które się wtedy tworzyły, bezpośrednio opisywały te najcięższe lata naszej historii. Czy dobra, to jest jakby całkowicie subiektywne, tak? Pozdrawiam wszystkich powstańców warszawskich. No, niemniej dzieła, które powstają po polsku, w polskim stylu, dla Polaków, w czasie, kiedy dosłownie nie ma nas na mapie, to jest ważna pamiątka i swego rodzaju cześć, którą warto kultywować, na przykład poprzez oglądnięcie takich materiałów jak ten. A jeśli chciałbyś albo chciałabyś uczcić pamięcią też inną epokę, albo wydarzenie historyczne, albo jakiś inny fakt, o którym opowiadam na swoim kanale, a opowiadam o naprawdę wielu rzeczach, to polecam ci wszystkie moje materiały bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję ci z całego serca, że jesteś ze mną, że docierasz do samego końca tego materiału, no i życzę ci znakomitego życia. Pozdrawiam cię, cześć!